Czy masz świadomość? Jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś mi powiedział, że grozi nam wprowadzenie pieniądza czasowego z datą ważności, to zapewne albo potraktowałbym go za osobę, która naczytała się futurystycznych horrorów science fiction, czy też tanich teorii spiskowych, albo też uznałbym, że go po prostu za jakiegoś wariata. I nic dziwnego, bo takie utopijne wersje totalitarnej przyszłości dotąd raczej były dziełem pisarzy takich jak Orwell, Seidel czy też Huxley. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment z bloga pana Rafała Ganowskiego, bloga podróżekuwolności.pl. Pana Rafała dzisiaj gościmy, dzisiaj jest Państwa i moim gościem, podróżnik, bloger, pisarz, piewca przyrody, miłośnik wolności, obrońca gotówki, a z zawodu prawnik i co najważniejsze autor dwóch książek w obronie gotówki, o których będziemy dalej w dalszej części podcastu rozmawiać. Dzień dobry panie Rafale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Rafale, dlaczego pana zdaniem warto dzisiaj bronić gotówki przed likwidacją? O, co do tego, to jest bardzo wiele powodów. Przede wszystkim, gotówka to jest wolność. Jeżeli ludzie będą posiadali gotówkę, to będą w mniejszym lub większym stopniu wolni. Natomiast bez gotówki niestety nie będziemy wolni i wynika to z wielu przyczyn. Przede wszystkim zwiększają się nieustannie uprawnienia państwa wobec coraz bardziej bezbronnego obywatela i ludzie są pozbawiani stopniowo wolności. Natomiast gotówka pozwala na anonimowość. Jeżeli płacimy gotówką, to nikt nie wie, kiedy wydaje pieniądze, na co wydaje. To jest moja prywatna sprawa. Przecież w przeciwieństwie do pieniądza elektronicznego nie ma żadnego śladu odnotowanego, powiedzmy, na rachunku bankowym, że w dniu takim i takim w jakiejś tam aptece kupiłem, powiedzmy, lek na jakąś wstydliwą chorobę albo kupiłem alkohol, dałem swojemu, nie wiem, bratankowi pieniądze do urodziny czy cokolwiek. Gotówka pozwala na anonimowość, do której my mamy pełne prawo. To jest nasza sprawa i powinniśmy mieć co do tego pełną wolność. W związku z tym jakby to jest pierwsza kwestia. No właśnie, a jakie kolejne argumenty, żeby bronić gotówkę dzisiaj pan widzi? Bardzo dużo tych argumentów jest. Nie sposób jest, ja postaram się skupić na tych najistotniejszych. Więc jeżeli gotówka pozwala na anonimowość, to płacenie gotówką uniemożliwia tą permanentną inwigilację naszych wydatków i przychodów. Każdy powie, ja nie mam nic do ukrycia, ja niczego się nie muszę wstydzić. A ja zapytam dlaczego? Przecież to jest jakby moja sprawa, na co ja wydaję swoje pieniądze, w jaki sposób. Państwo nie może wiedzieć o nas więcej niż powinno. W związku z tym jakby to jest jeden z bardzo istotnych elementów. Ale jest tych elementów dużo i tych argumentów jest dużo więcej. Przede wszystkim gotówka, jeżeli posiadamy tą gotówkę, w razie wybuchu jakiegokolwiek kryzysu finansowego, krachu na giełdzie, czy też wojny, będziemy mieć pieniądze. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w czasach galopującej inflacji, jaką mamy w tym momencie, możemy troszeczkę patrzeć na gotówkę z pewną dozą ostrożności. Ale jakby nie skupmy się na dzisiejszych czasach, na tej wysokiej inflacji, tylko w ogóle wyobraźmy sobie, że jesteśmy w sytuacji kilka lat temu, kiedy nie było tej inflacji i mogliśmy, posiadając gotówkę, przechowywać pewną wartość.
I teraz tak, ja mam kontakt z panem Kimem Hamre, to jest Norweg, który założył taką organizację Jest tu Cash. Jest to największa na świecie organizacja, która broni gotówki, a w Skandynawii ten proces poszedł bardzo, bardzo daleko. O ile się nie mylę, to tam gotówką może zapłacić niewiele ponad takie, znaczy 1000 czy 1200 zł odpowiednik tej kwoty. Gdy tymczasem wiadomo, że w krajach skandynawskich to nie są żadne pieniądze, tam kawa kosztuje 50 zł. W związku z tym gotówka jest w tym kraju bardzo, bardzo ograniczana. Czyli rozumiem, że oficjalnie jest możliwość płacenia gotówką, ale diabeł tkwi w szczegółach i za tą gotówkę właściwie nic nie możemy kupić, tak? Do określonej bardzo niskiej kwoty. U nas też tak jest. U nas stopniowo obniża się te limity. Kiedyś to w ogóle można było gotówką zapłacić bez żadnego limitu. Znam ludzi, którzy kupowali mieszkanie za gotówkę czy samochód za gotówkę. Potem jakby stopniowo ustawodawca zaczął w pewien sposób ograniczać możliwość płatności gotówki. Na początku w stosunku do przedsiębiorców, i natomiast jakby w tej powoli dochodzi to do obywateli. Ja uważam, że każdy ma prawo płacić. Jeszcze chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Ja nie jestem przeciwnikiem płatności kartą, płatności elektronicznych. Wręcz przeciwnie, jest to na pewno postęp. Natomiast uważam, że człowiek powinien mieć pełną wolność w tym sensie, że to on decyduje, czy chce płacić gotówką, czy chce płacić przelewem, czy chce płacić kartą, czy w jakikolwiek inny sposób. Niewątpliwie płatności elektroniczne są pewnym wynalazkiem pozytywnym, który umożliwia na przykład, no nie wiem, można w ciągu kilku minut przesłać pieniądze do Japonii, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady. Tego nie moglibyśmy zrobić gotówką. Natomiast gotówka jest i powinna być podstawowym jakby środkiem płatniczym, który na zasadzie wyboru każdy ma prawo wybrać. Czy ja chcę płacić gotówką, czy chcę płacić w sposób mieszany? Ja tak samo płacę. Czasem płacę kartą, czasem płacę gotówką, ale chcę mieć tą możliwość, to prawo wyboru i nie chcę być jakby ograniczony. Ale wracając jeszcze do tego tematu, tych obniżenia płatności, tych limitów płatności gotówkowych. Na początku jakby poszło to w kierunku przedsiębiorców. Kiedyś można było płacić bez żadnych limitów, potem ograniczono do 15 tysięcy euro. Czyli w stosunkach między przedsiębiorcami przedsiębiorcy nie mogli zapłacić sobie kwoty wyższej niż 15 tysięcy euro. Niestety ten limit został zniesiony i obniżono z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych od 1 stycznia 2017 roku. To było w stosunku między przedsiębiorcami. Dzisiaj poszło to jeszcze dalej. Mianowicie w tak zwanym nowym czy też polskim ładzie obniżono limit płatności gotówką między przedsiębiorcami do 8 tysięcy złotych. Jest to bardzo mało w stosunkach takich między przedsiębiorcami, gdyż tam kwoty są czasem wielokrotnie wyższe. Czyli de facto jest to bardzo poważne ograniczenie wolności tych przedsiębiorców. Ale w Nowym Ładzie po raz pierwszy także ograniczono możliwość płatności gotówką dla osób fizycznych, dla konsumentów, czyli nie przedsiębiorców. Chodzi tu mianowicie o jakby stosunek prawny, taką transakcję między przedsiębiorcą a konsumentem, gdzie po raz pierwszy ograniczono możliwość płatności gotówką kwot powyżej 20 tysięcy złotych. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli na przykład pójdę do komisu i chciałbym kupić sobie używany samochód, który z reguły, powiedzmy lepszy używany samochód, kosztuje zdecydowanie powyżej 20 tysięcy złotych. Ja nie mogę kupić go za gotówkę, chociaż tak naprawdę do tej pory transakcje zakupu samochodów najczęściej były gotówkowo. Natomiast dzisiaj jest to ograniczone. Czy dodam, może gwoli ścisłości, te zmiany w Nowym Ładzie dotyczące tych 8 tysięcy
między przedsiębiorcami i 20 tysięcy między przedsiębiorcą a konsumentem, one wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku, czyli już za niecałe 6 miesięcy. No i jakby od pewnego czasu jest to wszystko ograniczane. To jest w Polsce, ale w innych krajach jest dużo gorzej, jeżeli chodzi o możliwości płatności gotówką. I tak przykładowo, na przykład w Belgii jest ograniczenie w ogóle do 3000 euro. W Hiszpanii do 2500 euro. W Grecji do 1500 euro. We Włoszech do 1000 euro. Czyli jakby stopniowo na obszarach państw Unii Europejskiej te limity są ograniczane. To jest oczywiście leży w kompetencji państw narodowych. Każde państwo samo sobie tutaj decyduje. W związku z tym jakby ja nie mam wątpliwości co do tego, że państwa dążą stopniowo do likwidacji gotówki. Nie no właśnie, to panie Rafale, to pana zatrzymam, bo to rodzi się takie właśnie pytanie, komu zależy dzisiaj na likwidacji gotówki? Powiem tak, bankom i państwom. Dlaczego? Bankom. Przede wszystkim chodzi tu o banki centralne, choć nie tylko, także banki komercyjne, z różnych przyczyn. Banki komercyjne w takiej sytuacji miałyby monopol dotyczący wszelkich płatności. Wyobraźmy sobie, że nie mam gotówki, nie mam portfela. Jeżeli chcę coś kupić, sprzedać, dokonać jakiejkolwiek transakcji, w której są potrzebne pieniądze, to my nie mamy gotówki. W związku z tym jesteśmy przymuszeni do skorzystania z usług banku, czy chcemy, czy nie. Bank oczywiście tego nie robi za darmo, on ma z tego jakąś prowizję. W związku z tym banki, mając monopol na obrót już wtedy bezgotówkowy, obrót pieniężny między ludźmi, mogą w dowolny sposób kreować sobie kwoty. No i tak jak na przykład, może część z państwa nie zdaje sobie sprawy z tego, ale przedsiębiorcy mają obowiązek posiadania rachunku bankowego. Osoba fizyczna, nie przedsiębiorca, nie musi. Natomiast przedsiębiorca ma taki obowiązek. I ja miałem konto, które kosztowało mi kilka złotych jako przedsiębiorca i bank mi podwyższył, powiedzmy, tę kwotę, no nie wiem, do 30 zł. Wydaje się, że to nie jest to może jakiś majątek, ale 30 zł miesięcznie to jest 360 zł rocznie, a konta się nie zmienia tak często. W związku z tym w ciągu 5 lat płacę bankowi ponad 2000 zł za to, że mogę łaskawie korzystać z ich usług. W związku z tym bankom tu zależy z przyczyn jakby finansowych. Choć nie tylko, tu także chodzi o władzę. I władzę w sensie czy rządzących, czy rządu, czy samorządu, władza ma pełnię kontroli nad obywatelem, na tym, ile zarabia, na co wydaje pieniądze, kiedy. No wydaje nam się to może nie takie śmieszne, czy niepotrzebne, po co władzy ta informacja. Ale dochodzą mi przypadki, zresztą to słyszałem też właśnie na przykładzie Skandynawii, gdzie powiedzmy, instytucja zwraca się do obywatela, proszę pana, nam wychodzi, że pan w tym miesiącu za dużo pieniędzy wydał na alkohol. Czy pan nie powinien być skierowany na leczenie? W związku z tym władza uzyskuje poprzez pieniądz elektroniczny i brak gotówki olbrzymią wiedzę na temat zachowań, powiedzmy, obywatela, zachowań finansowych, aczkolwiek nie tylko. Może też zależeć to niektórym firmom, które w pewien sposób są w stanie określić status konsumenta, jakie są jego zainteresowania, jakie my możemy mu reklamy przesłać, co nam się także opłaca. Więc tak, myślę, że tym podmiotom na tym najbardziej zależy. A niech pan powie, skąd pomysł na napisanie książek w obronie gotówki i proszę powiedzieć, co to są za książki, no i właściwie też, dlaczego nie można ich przeczytać w języku polskim. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę.
Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Może po kolei, bo to jest jakby kilka historii się z tym łączy. Przede wszystkim ja stworzyłem jakby swojego bloga i powiedzmy ten blog ma dotyczy generalnie wolności. I wolności w innych państwach, on ma trochę charakter podróżniczy i także wolności dotyczącej między innymi wolności osobistych, wolności finansowych. I zauważyłem coś takiego, że kiedy pisałem artykuły dotyczące gotówki, moim pierwszym artykułem był artykuł dotyczący gotówki, to był artykuł pod tytułem czy grozi nam likwidacja gotówki? I jakby zaobserwowałem znaczne większe zainteresowanie czytelników mojego bloga tym tematem. W związku z tym w sytuacji, kiedy jest zainteresowanie, napisałem kolejny artykuł. On miał tytuł Dlaczego warto płacić gotówką i ograniczyć korzystanie z karty. Wymieniłem tam określone powody. I ten odcinek stał się, ku mojemu zdziwieniu, tak zwanym wiralem. Czyli w ciągu czasem nawet jednej sekundy 40-50 osób czytało taki odcinek. Ten wzrost zainteresowania w stosunku do jakby innych tematów, które prezentowałem na swoim blogu, był ogromny. Ja osobiście się tą tematyką gotówki interesuję co najmniej od kilkunastu lat. Natomiast nie sądziłem, że ten temat aż tak poruszy czytelników mojego bloga. W związku z tym stwierdziłem coś takiego, że obserwując też jako prawnik, iż mamy do czynienia ze stopniową, z procesem stopniowej likwidacji gotówki, że no muszę coś z tym zrobić i chciałbym, zależy mi na tym, żeby obronić tą gotówkę. I w takiej sytuacji napisałem najpierw pierwszą książkę, Cash is Freedom, czyli gotówka to wolność. Można ją kupić na Amazonie, na stronie www.amazon.com, Cash is Freedom. I tą książkę napisałem w języku angielskim ze względu z dwóch powodów. Po pierwsze, temat likwidacji gotówki to nie jest temat tylko i wyłącznie polski, nasz regionalny. To jest temat ogólnoeuropejski, a nawet bym powiedział światowy, gdyż państwa na całym świecie stopniowo dążą do likwidacji gotówki i zastąpienia tego tak zwane CBDC, o czym za chwilę wspomnę. W związku z tym uważam, że jeżeli nawet byśmy zablokowali czy przytrzymali na obszarze Polski ten proces likwidacji gotówki, to tak naprawdę Polska jest państwem stosunkowo małym i mało liczącym się na świecie. Więc trzeba ten temat poruszyć na forum światowym. Ja znam język angielski, napisałem tą książkę bezpośrednio w języku angielskim. Oczywiście też przewiduję, że ją w przyszłości przetłumaczę na język polski, co nie będzie już takie trudne. Natomiast zależało mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi na całym świecie zainteresowało się tym problemem. Bo jeżeli my nie zablokujemy na terenie, na obszarze całego świata likwidacji gotówki, to sama Polska się nie utrzyma. Nie wyobrażam sobie, żeby tak było, że w innych państwach nie ma gotówki, a u nas będzie. Wręcz przeciwnie, jest to problem dotyczący w ogóle wolności. A zatem to był podstawowy temat. Więc jeżeli chodzi o tą pierwszą książkę. I teraz kwestia drugiej książki. Książki pod tytułem CBDC. Why Digital Currency with an Expiry Date is a Very Dangerous Solution. Temat dotyczący jakby CBDC. Może ja na początku wyjaśnię mu krótko, czym jest to CBDC, bo jest to pojęcie... Może pan rozszyfrować też ten angielski tytuł, tak żeby było dla czytelników jasne? Central Bank Digital Currency, czyli centralna, znaczy waluta cyfrowa banków centralnych. Czym jest to CBDC? To jest zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
CBDC jest to nowa forma pieniądza emitowana cyfrowo przez bank centralny po to, aby służyć jako legalny środek płatniczy. Krótko mówiąc, to CBDC ma wejść w miejsce gotówki. Taki jest jakby zamiar tych państw, które jakby i banków centralnych, które jakby pracują nad tym CBDC. W tej chwili około 85% banków centralnych z całego świata pracuje nad CBDC i już w kilku państwach świata jest to CBDC. I teraz jak to wygląda? Proszę sobie wyobrazić, że ma pan czy pani taki rachunek bankowy, ale nie w banku takim tradycyjnym, komercyjnym, tylko w banku centralnym, u nas w NBP. Czyli każdy obywatel będzie miał rachunek bankowy w Narodowym Banku NBP, nie? W Narodowym Banku Polskim. I wówczas w takiej sytuacji my będziemy płacić nie gotówką, nie tam, tylko jesteśmy w jakiś sposób uzależnieni od państwa. To by wydawało się jakby początkowo, tak na pierwszy rzut oka może się to wydawać, że mamy pewnego rodzaju taką kryptowalutę państwową. Ale jest to błędne. To nie ma nic wspólnego z kryptowalutami, poza tym, że to jest podobnie jak kryptowaluta cyfrowa. A proszę jeszcze wyjaśnić dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest kryptowaluta. Kryptowaluta jest to taki zdecentralizowany system płatności, który nie jest formalnie jakby pieniądzem w rozumieniu prawa, przynajmniej prawa w Polsce, ale jest to jakby forma rozliczeń oparta na systemie blockchain. To jest taki, tutaj już naprawdę wchodzimy w takie głębokie szczegóły. Myślę, że większość z państwa słyszała o Bitcoinie. Bitcoin jest kryptowalutą, która może być, powiedzmy, mieć maksymalnie 21 milionów sztuk. Czyli jest ograniczona ilościowo. Natomiast CBDC może być bez ograniczeń. To może być 10 milionów, może 100 milionów. Jak państwo będzie chciało wywołać inflację, a inflacja jest takim szczególnym rodzajem podatku państwa i ona często leży w interesie jakby państw po to, żeby zmniejszać swoje zadłużenie, to w takiej sytuacji to CBDC może świetnie służyć do tego, aby jakby państwo mogło sobie dowolnie tym procesem sterować. Przy kryptowalutach nie można zwiększyć ilości ponad to, co jest przewidziane. Tak jest na przykład w sytuacji tego Bitcoina. Natomiast CBDC mówi się o czymś takim jak powiedzmy drukowanie pieniędzy. Że w ciągu ostatnich 2 lat, to jest od marca 2020 roku, ilość pieniądza w obrocie, w cudzysłowie wydrukowana, bo ona, to nie zawsze jest, chodzi o jakby pieniądze z drukarki, aczkolwiek często rzeczywiście fizycznie tak jest, ale bo także pieniądz elektroniczny może być w jakiś sposób powielany, ale ilość pieniądza wzrosła bardzo w stosunku do tej poprzedniej ilości. I to, że mamy w tym momencie inflację, to jest przede wszystkim konsekwencją nie wojny na Ukrainie, nie jakichś tam, powiedzmy, sytuacji gospodarczej na świecie, ale przede wszystkim wynika z tego, że dodrukowano, powiedzmy, niesamowicie duże ilości pieniądza w stosunku do tego, co było wcześniej. I państwa albo, powiedzmy, banki centralne, czy też w waszym przypadku Rada Polityki Pieniężnej, jakby uczestniczyły w tym na skutek jakby pewnej polityki prowadzonej przez banki centralne pod kierownictwem Banku Rozrachunków Międzynarodowych, to jest z angielskiego Bank of International Settlements, z siedzibą w Bazylei, to jest taki jakby bank centralny banków centralnych. I ten bank, on jakby koordynuje tą politykę, która była podobna, tak jak w Polsce, w innych państwach. I proszę zauważyć, że w styczniu, bodajże w styczniu, mieliśmy już inflację około 9%.
I te, natomiast wojna z, powiedzmy, między Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 20 tam któregoś lutego. I ta inflacja, którą mamy dzisiaj, ona jest przede wszystkim wynikiem tego, w cudzysłowie, do druku pieniądza. I wracając do tego CBDC. Jeżeli będzie CBDC, to tak naprawdę to będzie kliknięcie na komputerze i decyzja polityków, ile tych pieniędzy, nawet w cudzysłowie, nie wydrukujemy, tylko wyekreujemy w sposób elektroniczny. Więc jakby CBDC jest kolejnym etapem jakby po likwidacji gotówki. Ale co gorsze, CBDC może być i w niektórych wariantach państwach jest przewidziane jako tak zwany pieniądz czasowy, czyli pieniądz z datą ważności. Wyobraźcie sobie państwo, że dostajecie na przykład 2000 zł i możecie je wydać, ale do 30 października. Co oznacza, że do 30 października te 2000 zł można wydać, ale już 1 listopada one znikają. W związku z tym jakby to CBDC można też uregulować, co też może zależeć na tym jakby władzy, aby przyspieszyć tą, w ten sposób jako wariant pieniądza czasowego, aby przyspieszyć tą cyrkulację pieniądza. A wzrost ilości pieniądza i wzrost cyrkulacji tego pieniądza, czyli jakby tego ruchu obrotu gospodarczego, powoduje inflację. W związku z tym... Panie Rafale, ja to pana zatrzymam, bo w takim razie, bo jeszcze mam dwa pytania, powoli powinniśmy zmierzać do końca, to spytam, a co pan na to, na takie głosy, że likwidacja gotówki czy ograniczania gotówki to też jest po to, czy przede wszystkim po to, żeby walczyć z szarą strefą, unikaniem podatków, praniem pieniędzy i tak dalej? Dwie rzeczy. Znaczy uważam to za przede wszystkim pretekst, dlatego że organizacje czy podmioty, które naprawdę zajmują się praniem pieniędzy, one sobie poradzą i w przypadku pieniądza tradycyjnego i elektronicznego. Przecież powiedzmy, jak ktoś chce miliony czy miliardy dolarów w jakiś sposób przetransferować, na przykład z jakichś narkotyków czy z jakichś organizacji, powiedzmy, z kwestii handlu bronią, terroryzmu, to nie są kwoty, które się przekazuje w gotówce. Żeby, proszę sobie uzmysłowić, żeby zebrać na przykład kwotę 100 tysięcy złotych w gotówce, to naprawdę tego papieru musi być dużo, to ilościowo. To nie są małe, objętościowo to nie są małe ilości. I w takiej sytuacji to jest tylko pretekst do tego, że nasza wolność jest ograniczana wskutek tego, że pod pretekstem walki z szarą strefą, z praniem brudnych pieniędzy i z terroryzmem. Proszę zobaczyć, jeszcze 20 lat temu można było normalnie latać samolotem bez jakichś większych ograniczeń. Natomiast w tym momencie ludzie zostali poddani bardzo wielkiej i takiej naprawdę intensywnej kontroli pod tym pretekstem. W jaki sposób jest to oczywiście uzasadnione. Natomiast to nie jest tak, że ludzie aż tak bardzo w jakiś sposób obracają tymi aż tak poważnymi ilościami pieniędzy, bo ci, którzy tak obracają, robią to w formie elektronicznej. To nie gotówka tu jest problemem. Jakby problem leży jakby zupełnie gdzie indziej. Natomiast jeżeli chodzi o szarą strefę, szara strefa w jakiś sposób na pewno istnieje, ale też ja bym nie chciał tak w tak czarnych scenariuszach przedstawić tej szarej strefy. Ona w pewien sposób jest także potrzebna. W tym sensie, że na przykład jest jakaś starsza babcia, która handluje, nie wiem, jakąś marchewką na ulicy. Ja nic nie widzę złego w tym, żeby ta sobie pani dorobiła, nawet nielegalnie te, nie wiem, 10, 20 czy 50 zł, niż żeby nie miała z czego żyć. Przy braku gotówki
ona nie będzie miała możliwości normalnego przeżycia. Państwo też nie może ingerować w każdą sferę. No wyobraźmy sobie, że chcę pójść na wesele czy na komunię. Zwyczajowo przekazuje się, powiedzmy, takiemu dziecku na komunię czy tej młodej parze pieniądze w gotówce. Taki jest zwyczaj. Natomiast tak naprawdę państwo chciałoby to opodatkować. Ale jest pewien zwyczaj, że to są pieniądze jakby dla tych ludzi na start. Nie możemy pozwolić na to, żeby państwo każdą sferę naszego życia opodatkowywało, bo to państwo jest dla ludzi, a nie ludzie dla państwa. My musimy w jakiś sposób móc normalnie jakby funkcjonować. Oczywiście podatki jak najbardziej trzeba płacić, tylko że to też nie pozwólmy na to, żeby państwo z butami weszło nam do domu, do łóżka czy gdziekolwiek. Pewna sfera intymności, prawo do prywatności każdy człowiek ma. I jak pana zdaniem każdy z nas może dziś bronić gotówki? Ja tu widzę kilka sposobów. Przede wszystkim tak. Po pierwsze, płaćmy gotówką tam, gdzie jest to możliwe i starajmy się ograniczyć korzystanie z karty. Oczywiście, jeżeli komuś jest w danej sytuacji wygodniej płacić kartą, to ja to rozumiem. Natomiast im więcej osób będzie płaciło gotówką i robiło to świadomie, gdyż świadomość jest tutaj bardzo istotna, tym mniejsze prawdopodobieństwo jest, że państwo będzie w stanie zlikwidować tą gotówkę, gdyż chodzi tutaj o procent, ile procent transakcji jest przeprowadzanych gotówką, a ile w sposób elektroniczny. Czyli po pierwsze, płaćmy gotówką tam, gdzie się to da. Ale to jest jeszcze za mało. Uważam, i tu wspomniałem przedtem, i to myślę, że na tym podcaście słuchacze to bardzo potrafią zrozumieć, kwestia świadomości. W związku z tym powinniśmy obudzić tą świadomość w społeczeństwie, wśród przyjaciół, w rodzinie, o tym, jakie jest niebezpieczeństwo eliminacji gotówki. Jeżeli porozmawiamy z ludźmi, a ja to robię bardzo często, to większość ludzi mówi, że a to jest wygodnie, bo mi się nie chce, ja już w sumie nie noszę portfela i tak dalej. Dobrze, to dzisiaj tego nie robisz, ale wyobraź sobie, że jakby zmienia się sytuacja i na przykład zaczynamy żyć w państwie typu Związek Radziecki, Trzecia Rzesza, czy jakieś inne państwo totalitarne i nie mamy tej gotówki. W takiej sytuacji to będzie taka koniec naszej ostatniej ostoi obrony. Czyli jakby drugi sposób walki o obronę gotówki to jest właśnie jakby zwiększenie świadomości, rozmowa z przyjaciółmi, ze znajomymi na ten temat. Po trzecie, ja to osobiście polecam, abyśmy, powiedzmy, łączyli się w grupy. Jak to się mówi, w kupie siła i powiedzmy, przystąpili do jakiejś organizacji, stowarzyszenia czy jakiejś grupy ludzi, którzy bronią gotówki. Na przykład ja założyłem na Facebooku grupę obrońcy gotówki. Kim Hamre, o którym już wspomniałem wcześniej, założył tą organizację Jest tu Cash, która naprawdę odnosi wielkie sukcesy na obszarze Norwegii, ale nie tylko, gdyż o tym mówiło się na całym świecie. Założyłem także na Facebooku grupę, taki odpowiednik grupy obrońcy gotówki, ale w języku angielskim, Cash Defenders. Też polecam wszystkim zapisanie się do tej grupy. Ale to jest, powiedzmy, nie chodzi, że ja namawiam do swojej grupy. Ktoś może także założyć. Łączcie się w grupy po prostu wszyscy. Twórzcie, jakby zwiększajcie tę świadomość i niech powstaje wiele takich grup, które bronią gotówki. No i myślę, że czwartym takim sposobem obrony gotówki może być na pewno jakaś tam rozpowszechnianie, dystrybucja artykułów, książek, jakichś materiałów na temat niebezpieczeństwa likwidacji gotówki. Dlatego, że powiedzmy, ważne jest to, żeby nasza rodzina, nasi przyjaciele o tym wiedzieli, ale trzeba także pójść dalej, szerzej.
poprzez internet, poprzez artykuły. Powiedzmy, podzielmy się takim artykułem, przekażmy komuś książkę, przekażmy komuś jak, powiedzmy jakiś post na Facebooku dotyczący obrony gotówki. Zwiększajmy tę świadomość nie tylko w tej grupie naszych najbliższych, bezpośrednich, powiedzmy znajomych czy rodziny, ale idźmy szerzej. Dlatego, że... W tym miejscu postawmy kropkę, panie Rafale. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan Rafał Ganowski, autor dwóch książek w obronie gotówki, Cash is Freedom i CBDC. Panie Rafale, bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!